No i dzień dobry, jesteśmy na żywo. Zanim przedstawię mojego gościa, damy sobie chwilkę czasu. Większość osób, która tutaj nas obserwuje, to być może nie zna. Nazywam się Mateusz Żukowski, witam Was bardzo serdecznie. Jestem ekspertem w branży ubezpieczeń, natomiast ta audycja ma na celu rozmowy bez ciśnienia, bez niepotrzebnego kija, bez garnituru, rozmowa o rzeczach ważnych, z bardzo ważnymi też i ciekawymi ludźmi. Witam Cię, Izo, bardzo serdecznie dziękuję, że zgodziłaś się uczestniczyć w tej naszej dzisiejszej rozmowie. Dzięki, Mateusz, za takie, wiesz, mnie powitanie, no i bardzo ważnymi ludźmi, wow, aż urosłam. Cieszę się bardzo, że tak, no bo ja znam trochę Twoją osobę, znam to, co Ty robisz na co dzień i bardzo się cieszę, że pomagasz wielu osobom, pomagasz przedsiębiorcom, pomagasz osobom, którzy chcą zadbać o swój jeszcze lepszy wizerunek. Sama też tytułujesz się, bo poszperałem troszkę po sieci, przygotowując się do dzisiejszego naszego spotkania, że przedstawiasz się jako osoba, która pomaga przedsiębiorcom zadbać o dobry wizerunek. Powiedz mi, co masz na myśli, mówiąc w ogóle dobry wizerunek? Dobry wizerunek to jest dla mnie przede wszystkim, Mateusz, spójny wizerunek i autentyczny wizerunek. Czyli to, co mamy w sobie i to, jakim jesteśmy człowiekiem, powinno się przełożyć na to, co prezentujemy na zewnątrz. I a nie odwrotnie. Wizerunek nie powinien być takim, wiesz, sztucznym, niestworzonym garniturem, który ubierasz do pracy, a potem gdzieś tam po 8 godzinach już z ulgą luzujesz krawat, żeby go wreszcie z siebie zdjąć, bo wtedy to jest nieprawdziwe, to jest sztuczne i myślę, że to jest właśnie bardzo łatwe, wyczuwalne także przez swoich odbiorców. Dlatego ja to, co robię, robię bez ściemy, jak mogłeś zauważyć, ponieważ właśnie ta prawda i ta autentyczność w ogóle w budowaniu swojej marki, w budowaniu swojego wizerunku jest dla mnie tak ważna i to uważam jest kluczowe. Faktycznie to bez ściemy przekonuje mnie to też, w jaki sposób prezentujesz się w social mediach, ale także przekonuje mnie to tak, że poznaliśmy się nawzajem. Mieliśmy okazję wypić sobą pyszną kawę i powiem szczerze, że rzeczywiście taka spójność jest wyczuwalna i to, co ta aura, za co Ci oczywiście serdecznie dziękuję, że taką fajną aurę i taką pozytywność wniosłaś także w przestrzeń naszego biura i mojej osoby. No, dziękuję Ci serdecznie, bardzo mi jest to miło słyszeć. Jest to dla mnie ważne, jest to dla mnie ważne i dlatego właśnie też ja tak mocno to podkreślam. Okej, a powiedz mi, bo ja tak by przygotowując czas spotkania dzisiejszego, popatrzyłem na różnego rodzaju treści, jakie publikujesz, w jaki sposób kreujesz swoją osobę, swoją markę, ale także w jakiś sposób dobierasz te kanały komunikacyjne dla swoich klientów, domyślam się. Dużo tam jest takich rzeczy, o których ja dzisiaj dość mocno myślę i wiem, że nie tylko ja, ale także i w zespole, i moi współpracownicy, moi przyjaciele z mojej firmy myślą o takich rzeczach związanych z wizerunkiem, ale takim punktu widzenia fotograficznego. Do tej pory, powiem na moim przykładzie, gdzieś tam może nie zwracałem tak uwagi na to, natomiast od pewnego dość czasu, powiedzmy roku, dość mocno na to zwracam uwagę. Ale powiedz mi, czy zrobienie dobrego zdjęcia to nie jest kwestia dzisiaj tylko pstryknięcia na dobrą sprawę? Każdy przecież ma aparat, tak? Każdy ma pod ręką, o ja też, tak, mam telefon i pstryknąć dzisiaj zdjęcie, to przecież każdy nie jedno zdjęcie pstryknął. O co chodzi w tych zdjęciach, żeby one było fajne, było konkretne? No właśnie, bo tutaj zaczynamy się sprowadzać do tego, co rozumiemy pod pojęciem dobre zdjęcie, tak? Jeżeli mamy na myśli dobre zdjęcie technicznie, to faktycznie myślę, że dzisiaj praktycznie większość osób jest w stanie to zrobić, chociażby telefonem. I do tego naprawdę nie potrzeba jakiejś wielce skomplikowanej i specjalistycznej wiedzy, trochę takiej może, myślę, wrażliwości na kompozycję, na światło, na drugiego człowieka, którego fotografujemy i technicznie na pewno jesteśmy w stanie zrobić całkiem przyzwoite
wizytę przynajmniej, zdjęcie, tak? Natomiast ja myślę, że my tutaj rozmawiamy o fotografii biznesowej, fotografii wizerunkowej i tutaj ten temat jest znacznie, znacznie szerszy i głębszy. Bo co ja rozumiem pod pojęciem dobre zdjęcie wizerunkowe i dobre zdjęcie biznesowe? To jest przede wszystkim nie zdjęcie dla samego zdjęcia, tylko to jest twoje narzędzie do pracy, to jest część twojej strategii komunikacji. Z kolei wiemy, że strategia komunikacji jest częścią twojej strategii marketingowej, a strategia marketingowa z kolei jest częścią twojej całej strategii biznesowej, tak? Także, żeby zrobić dobre zdjęcie biznesowe czy dobre zdjęcie wizerunkowe, mnie potrzebne są te wszystkie informacje, bo nie chodzi mi o to, żebym ja zrobiła ci dobre technicznie zdjęcie, na którym ty będziesz na przykład, nie wiem, wyglądał atrakcyjnie i czuł się okej, jak na nie patrzysz, czy wszyscy ci powiedzą, och Mateusz, jak ładnie wyszedłeś, babcia będzie koniecznie chciała w ramkę, wiesz, nad kominek, ale mówimy o takim zdjęciu, które ty będziesz mógł używać, czy takich zdjęciach, których ty będziesz mógł używać właśnie do budowania komunikacji z kolei ze swoimi klientami, do przekazywania swoich wartości, do wzbogacenia swoich komunikatów, czyli takie zdjęcie, które będzie pracowało na ciebie. Czyli teraz, żeby zrobić takie zdjęcie, musimy wcześniej dobrze porozmawiać i ja muszę wiedzieć na przykład, w jakim celu ty robisz takie zdjęcia, czym jest twoja marka dla twojego klienta, do jakiego klienta się kierujesz, gdzie te zdjęcia chcesz publikować, nawet chociażby pod kątem social mediów, tak? Każde z tych social mediów, które znamy, będzie miało nieco inny charakter, nieco inna grupa docelowa tam siedzi, troszeczkę inaczej ludzie się po nich poruszają, troszeczkę czego innego tam szukają, inaczej się zachowują, więc ten komunikat również powinien być dopasowany do tego miejsca i dopasowany przede wszystkim do twojego odbiorcy. Dlaczego? Dlatego, że nie da się odciąć właśnie tej części fotograficznej od całej strategii naszej biznesowej, tak? Czyli od całej naszej marki osobistej. Ta część fotograficzna to jest taka, bym powiedziała, zewnętrzna manifestacja tego, czym jest twoja marka. Czyli ona ma, ta część fotograficzna ma już wyrażać to, co przepracowałeś, myśląc i pracując nad swoją marką. I w tym momencie to potrzebujemy pokazać tak, żeby dokładnie tak jak dostałam od ciebie maila, obraz, że tak powiem, wyprzedzał komunikat werbalny, ponieważ większość ludzi nas ocenia na podstawie pierwszego wrażenia i mamy na to wrażenie tak naprawdę kilka sekund i na tej podstawie już wyrabia sobie jakąś opinię na nasz temat, już coś tam im w głowie się kroi, kim ty możesz być, a jakim ty jesteś człowiekiem, a co ty tak chciałeś tak naprawdę tutaj powiedzieć i tak dalej i o co tobie chodzi. I potem bardzo ciężko byłoby ściąć to wrażenie, jeżeli ono by, to zdjęcie by odbiegało na przykład od przekazu werbalnego, tak? Także to wszystko musi być spójne. I temat dobrego zdjęcia w biznesie, dobrego zdjęcia wizerunkowego, to jest naprawdę temat rzeka. I tych zdjęć również jest mnóstwo i można je robić, czym innym będą zdjęcia portretowe, studyjne, jakieś takie bardziej zaaranżowane, czym innym będą zdjęcia na przykład pokazujące ciebie przy pracy, czym innym jeszcze będą takie zdjęcia lifestyle'owe, którymi budujesz swój wizerunek jako człowieka, także ta gama tutaj również jest bardzo szeroka, dlatego my musimy wiedzieć, po co ty to robisz, dla kogo ty to robisz. Na końcu tego wszystkiego stoi zawsze jakiś odbiorca, któremu ty chcesz coś powiedzieć, tym obrazem właśnie. I to jest to dobre zdjęcie moim zdaniem. Uświadomiłem sobie teraz, że poddałem się troszkę pod ocenę, troszkę tak, może nie, że poczułem się, ale tak, że rozmawiam ze specjalistą od budowania dobrego wizerunku, ze specjalistą do robienia dobrych zdjęć, połączenia tego w całość. Ciekaw jestem, czy przygotowując się dzisiaj na spotkanie gdzieś zobaczyłaś, w jaki sposób ja wyrażam to, co robię, jak prezentuję się wizerunkowo, aż się boję oceny zwrotnej, mam jakieś obawy, a powiedz mi, czy jakie największe klienci mają obawy, jeżeli przychodzą pierwszy raz, bo ja powiem szczerze, że ja miałem trochę w głowie różnych obaw, jak to będzie, czy ja sobie poradzę, czy to mi jest potrzebne,
Wiesz, długo pracowałem na etacie, rzeczywiście był taki moment, że o pewnej godzinie strzelałem drzwiami i można było powiedzieć to, co powiedziałeś na początku, odkładałem garnitur swój urzędowy na hak, kończyłem być urzędnikiem i nawet te social media moje to tak wyglądały jak takie trochę śmietnisko. Miałem tego wrażenie, doszedłem do tego. Ciekaw jestem, zanim odpowiesz na moje pytanie, ciekaw jestem też, jakie obawy mają nasi słuchacze. Bardzo prosimy, zachęcamy, podzielcie się, jakie obawy wami na przykład kierują, czy w ogóle wykorzystujecie kreowanie swojego wizerunku, pracę nad swoim wizerunkiem w social media, na Facebooku czy na LinkedInie i jakie w związku z tym gdzieś tam z tyłu macie obawy. Myślę, że Iza postara się odpowiedzieć, spróbujemy odnaleźć, jak sobie z tymi obawami radzić. Izo, jakie klienci twoi mają najczęstsze obawy w kontaktach właśnie z pracą w tym temacie z tobą? Jeżeli mówimy o robieniu zdjęć, to te obawy są, myślę, na pewno nie będą żadną tutaj niespodzianką, tak? Bo to są obawy typu, że ja źle wychodzę na zdjęciach, mnie się nie da zrobić dobrego zdjęcia, wiesz, ja nie cierpię swoich zdjęć, to jest zresztą taki komunikat, który w zasadzie mówi co druga osoba, która przekracza próg studia, tak? Ja nie cierpię, jak mi się robi zdjęcia, bo ja fatalnie wychodzę na zdjęciach, tak? Także to jest taki standard. I skądś to, to pamiętał. Tak, i takie mam wrażenie, że właśnie chyba tego ludzie się boją najbardziej, czyli generalnie tego, jak wypadniemy tak no stricte wizualnie i od tak, wiesz, od takiej strony nawet takiej atrakcyjności fizycznej, tak? I że tu gdzieś jest taka największa blokada i największa bariera. Boją się ludzie też tego, że nie umiem pozować. To jest też takie bardzo częste zdanie, które wypowiadają. Natomiast pamiętajcie proszę o tym, że wy nie jesteście od tego, żeby umieć pozować, bo od tego, żeby umieć pozować, są profesjonalne modelki i modele i oni się w tym temacie szkolą, oni po prostu się tego uczą, oni mają pełną kontrolę i pełną świadomość swojego ciała, mimiki i tak dalej, to jest ich praca. My jako przeciętni i zwykli ludzie, którzy nie pracują zawodowo przed obiektywem, pozując do zdjęć, po prostu tego nie potrafimy i od tego jest tak naprawdę fotograf, który stoi po tej drugiej stronie aparatu, który stoi po tej drugiej stronie obiektywu i powinien być czujny i powinien sprawić, żeby we właściwy sposób pokierować tą osobą, bo ja stoję po drugiej stronie i ja widzę, jaki ty masz wyraz twarzy, jak ja to odbieram, jak układa się twoje ciało, czy ty jesteś spięty, czy ty jesteś zrelaksowany, tak? Ja te wszystkie rzeczy widzę patrząc na ciebie i jestem od tego, żeby cię tak poprowadzić, żeby to wszystko wyglądało tak, jak ma wyglądać i również od tego, żebyś się dobrze czuł, bo myślę też, że właśnie taka obawa tutaj jest z tym, jak wypadnę, nie umiem pozować, to wszystko się wiąże oczywiście z oceną, tak? Czyli że inni mnie będą oceniać, a ja wyjdę jak ciul na tych zdjęciach na przykład, nie? Czy tam będę, wiesz, wyglądać po prostu nie wiadomo jak. To się wiąże z bardzo różnymi takimi rzeczami. Myślę, że tu chodzi o może też jakąś taką pewność siebie, poczucie własnej wartości, takie poczucie własnej atrakcyjności. Czy nie jest tak, że bo właśnie te obawy, jak wyjdę, tak? Bo nawet rozmawiając i zapowiedź przygotowując dzisiejszego live'a, użyłem takiego zwrotu, że każdy z nas chyba zrobił nie jedno w życiu zdjęcie, ale na pewno więcej ich skasował, właśnie dlatego, bo albo krzywo, albo brzydko, bo zmarszczka wyszła, albo ja troszkę muszę, ja to dobrze wiem, bardziej stanąć bokiem, albo tak się troszkę schować za kimś, żebym troszkę był szczuplejszy, troszkę był ładniejszy. Natomiast ta droga pomiędzy pstryknięciem zdjęcia a opublikowaniem i ewentualną krytyką, że wyszedłem jak ciul, jak to ładnie powiedziałaś, rzeczywiście, bez ciśnienia, to jest bardzo daleka przecież, tak? Przecież to jeszcze jest obróbka, to jeszcze jest konsultacja, jakie zdjęcie, czy to będzie pasowało do takich treści. Przynajmniej ja też troszkę byłem do takiej współpracy z osobą, która kiedyś mi przygotowała ostatnią sesję. Pozdrawiam tu moją panią stylistkę i pozdrawiam fotografa Tomasza. Tak to wyglądało, tak? Czy identycznie jest u ciebie?
Oczywiście, że tak. No przecież to nie jest tak, że wiesz, że zanim ty się zorientujesz, to te zdjęcia już hulają po internecie. Nagle się z internetu dowiadujesz, jak wyszedłeś na tej sesji. Nie, absolutnie. To nie, w ogóle czegoś takiego nie bierzemy pod uwagę. Robimy zdjęcia, z tych zdjęć się robi selekcję. Fotograf zawsze robi tych zdjęć więcej, bo zawsze wiesz, pierwszy wstępny etap selekcji to jest na przykład chociażby odrzucenie zdjęć, które technicznie z jakiegoś powodu coś tam, nie wiem, się poruszyły, czy ktoś lekko przymknął oko i tak dalej. I tak naprawdę dopiero po selekcji, po wybranych zdjęciach, po akceptacji ich przez klienta, to ty decydujesz, które zdjęcia wybierasz, jak chcesz ich używać, gdzie chcesz ich publikować i co chcesz z nimi zrobić. Fotograf może jedynie poprosić cię o zgodę na publikację, ale wiesz, to jest absolutnie twoja decyzja i twój wybór, czy ty się na to zgadzasz, czy ty sobie tego życzysz, bądź sobie tego nie życzysz. Więc tutaj takiej obawy, wiem, że są takie obawy, natomiast te obawy myślę, że można spokojnie rozwiać i myślę, że można tak, wiesz, uspokoić klienta, że rzeczywiście to nie jest tak, że nagle, wiesz, ni stąd, ni zowąd zobaczysz swoje zdjęcia gdzieś w sieci, a ty niekoniecznie się z nimi czujesz tak super dobrze, tak? A co poleciłabyś słuchającym nas osobom, które chcą zrobić sobie porządek na swoich social mediach, chcą, przekonałaś ich albo jakby przemknęli przez taką strefę komfortu, że rzeczywiście trzeba by było zrobić porządek w tych mediach, żeby gdzieś zadbać o tą, nie wiem, stronę, o ten fanpage, ale do tej pory było tam różnie. No, były imieni, były opisy imprezy u cioci na imieninach, były wakacje z dzieciakami, były tam jakieś publikacje ze strony pomaga się.pl albo coś jeszcze innego, były też jakieś tam treści biznesowe i tak na dobrą sprawę, jak patrzę na taki fanpage, to nie do końca wiem, czym ta osoba się zajmuje, w czym ona może mi pomóc. Co byś im poleciła? Jak to zacząć? Słusznie zauważyłeś, jeżeli masz bałagan, to trzeba go uporządkować. Przede wszystkim, Mateusz, od przepracowania strategii, bo tak jak powiedziałam, samo zdjęcie sprawy nie załatwi, tak? I my nie zrobimy dobrych zdjęć, jeżeli my nie zbudujemy najpierw podstawy, fundamentu, jeżeli my nie zbudujemy strategii. I tak naprawdę zdjęcie jest tylko ilustracją tej strategii, tak bym to ujęła. Więc żeby wiedzieć, jakie zdjęcia my chcemy mieć, czy na przykład jak ma wyglądać chociażby ten nasz fanpage, czy jakie treści my tam chcemy publikować, to dobrze wiesz, bo wiem, że wiesz, bo to też masz przepracowane, musimy najpierw oczywiście ułożyć sobie całą strategię, czyli mieć generalnie pomysł na siebie, wiedzieć, kto jest naszym odbiorcą, wiedzieć, w jakim celu my tam jesteśmy i co my chcemy tymi publikacjami osiągnąć, do czego my tak naprawdę dążymy, w związku z tym, że publikujemy coś w tym kanale i z kimś się tam w jakiś sposób kontaktujemy i dopiero wtedy możemy zrobić dobre zdjęcia, które będą nas w tym wspierały. To jest dokładnie taka kolejność i nie da się tego odwrócić, bo właśnie w momencie, kiedy my zaczynamy od tego, że po prostu pójdę do fotografa i zrobię sobie fajne foty, bo tak niektórzy myślą, to kończy się to tak, że ja z kolei potem mam klientów, którzy na przykład przychodzą do mnie i mówią, byliśmy u fotografa, mamy świetne zdjęcia, bo technicznie są to świetne zdjęcia, bardzo dobrze na nich wyglądamy nawet i się sobie podobamy, ale tak naprawdę dalej nie mamy materiału, ani na stronę, ani do publikacji, bo takie są te zdjęcia, nie przypią, nie wypią, tak? Czyli właściwie nie wiadomo po co. One świetnie może się będą prezentowały, jak ja sobie je oprawię i powieszę w salonie, ale czy one rzeczywiście gdzieś tam wyrażają strategię mojej marki? No niekoniecznie. Dlatego to musi zawsze iść od początku, tak? Jeżeli chcemy faktycznie, żeby ta fotografia była tym narzędziem. Rozumiem. Okej, tak się zamyśliłem, bo bardzo taka duża bliskość, czy tak myślę sobie teraz po tym, co powiedziałaś, że my eksperci w poszczególnych branżach, ty w swojej, ja w swojej, to mamy po prostu przygotowany dla swojego klienta cały proces, ścieżkę pewną, ścieżkę, która jest bezpieczna dla niego, bo wyczułem bezpieczeństwo, że nie muszę się dzisiaj obawiać o jakieś zdjęcia, które nie będą dla mnie atrakcyjne, które nie będę się podobał,
bo do tego momentu, kiedy one, jak to powiedziałaś, zaczną hulać po internecie, to jeszcze jest kawał czasu. Zawsze można zrobić delete albo wywal lub coś podalnać. Więc tutaj ta ścieżka jest. Identycznie jest u mnie, że klienci też bardzo często mają swoje obawy, że spotkanie z Mateuszem, coś pewnie mi od razu sprzeda, wciśnie i tak dalej. Mówię wprost, bo takie też obawy są. Natomiast ta bezpieczna ścieżka, że to naprawdę jedno, dwa, czasami nawet trzy spotkania dzielą do podjęcia decyzji, do określenia, dopasowania, czy nawet jeszcze do uelastycznienia pewnych rzeczy, żeby one były po prostu dla klienta, było to, co klient potrzebuje, było z nim przepracowane, patrząc pod kątem szeregu różnych aspektów. Tak, w mojej branży. Domyślam się, że podobnie jest. Podobnie jest u Ciebie. A powiedz mi, jeżeli teraz kwestia dobrego wizerunku, budowania marki osobistej, marki biznesowej, to jest tylko dla jakichś super przedsiębiorców, czy nie wiem, pani sprzedająca obwarzanki, to dla niej też jest temat, czy to jest temat tylko dla jakichś, nie wiem, z wyższych półek, członków zarządów, prezesów, dużych korporacji, firm, czy na przykład mój mechanik, który naprawia mi zawsze samochód od kilku już ładnych na 100 lat, to także jest temat, który mógłby go zainteresować. No jasne, bo wbrew temu, co myślimy, każdy z nas ma jakąś markę osobistą, bo wszystko to, co ludzie widzą na Twój temat, czytają na Twój temat, chociażby w Twoich social media, już kreuje Twoją markę osobistą. I teraz dlatego ja nie do końca lubię to określenie budowanie czy tam kreowanie marki osobistej, bo tak naprawdę ona istnieje i jej nie trzeba budować i jej nie trzeba kreować, tylko trzeba o nią zadbać. Czyli trzeba jak gdyby świadomie nią zarządzać. Bardziej bym to w tym kontekście ujęła, tak? Czyli teraz tak, twój mechanik na 100% ma swoją markę osobistą, bo jeżeli do niego przychodzą klienci, to z jakichś powodów go wybierają. Pamiętajmy, że marka osobista to nie jest tylko i wyłącznie temat do internetu, tak? Bo my klientów szukamy i zarówno w przestrzeni wirtualnej, jak i w przestrzeni realnej. I nasza marka osobista pracuje dla nas i tu, i tu. Więc temat marki osobistej jest tematem absolutnie dla każdego, a w momencie, kiedy mówimy o osobach, które coś chcą innym oferować, czy to jakiś produkt, czy usługę, czyli krótko mówiąc, chcą w jakiś sposób zarabiać, coś sprzedać właśnie od siebie, no to ten temat marki osobistej jest tutaj bardzo ważny, bo to jest po prostu, krótko mówiąc, twój wyróżnik. Będę miała na rynku ciebie, Mateusza, eksperta od ubezpieczeń i będę miała pewnie jakiegoś na przykład, powiedzmy sobie, Jacka, też eksperta od ubezpieczeń. I z mojego punktu widzenia, laika, który pojęcia nie ma o ubezpieczeniach, to mi się wydaje, że i ty robisz dokładnie to samo. I teraz pytanie jest, dlaczego mam wybrać ciebie, a nie na przykład Jacka, Krzyśka czy tam jakąś Baśkę, nie? I w momencie, kiedy ty dobrze zarządzasz swoją marką osobistą i ja widzę człowieka, któremu ja na przykład mam takie poczucie, że po pierwsze nadajemy trochę na tych samych falach, więc pewnie będzie mi się łatwo dogadać, po drugie mam takie poczucie, że jestem w stanie ci zaufać, bo wzbudzasz po prostu moje zaufanie, no to to jest właśnie ta twoja marka osobista, tak? I dlatego ja wybieram ciebie. Dlatego jest to temat absolutnie dla każdego. Ja ci bardzo serdecznie dziękuję za ten wybór, tak? Naprawdę. Ujęłaś mnie. Ja ci bardzo serdecznie dziękuję. No tak jest właśnie w rozmowach bez ciśnienia, tak? Rozmowy bez ściemy, bez ciśnienia, tak ma być miło, ma być sympatycznie. Izo, okej, czyli na dobrą sprawę pytanie, które tak sobie chciałem ci zadać, czyli takie namacalne rezultaty, tak, dla przedsiębiorcy. Ja wiem, że przedsiębiorca troszkę tak mi się wydaje, patrzy pod kątem wyników finansowych, powiększania bazy klientów. Jakie może mieć namacalne korzyści osoba, która zdecyduje, że trzeba w tym temacie troszkę poprawić? Jakie namacalne korzyści może mieć, teraz na troszkę prywaty pocisnę, taka osoba z branży ubezpieczeń, z branży zajmującej się finansami kompleksowo, ale finans, taka osoba jak ja, czy ktoś z mojego zespołu, jaka może mieć swoje rezultaty namacalne, to, że na przykład wspólnie z takim partnerem jak Iza pewne tematy dopracuje, dopieści i pozwoli im ujrzeć światło dzienne. Bardzo realne i bardzo konkretne to są, to się przekłada na przykład chociażby na to, że jesteś w stanie pokazać jakość
Twoich usług, tak? Jeżeli i teraz wyobraź sobie, ile razy widziałeś na przykład dobry produkt, ale źle pokazany. I fizycznie, jak na przykład miałeś okazję zetknąć się z tym produktem, to byłeś zaskoczony jakością, wykonaniem, czymś tam, tak? Ale ponieważ on był tak fatalnie przedstawiony, to twoja percepcja tego produktu zjeżdżała automatycznie w dół. I dokładnie tak samo będziemy mieć do czynienia, tak samo będzie to działało w przypadku osoby, tak? Jeżeli ja patrzę na ciebie i jeżeli ja widzę odpowiednio wykonane zdjęcia, to to też mi sugeruje jakość, profesjonalizm, to wbudza moje zaufanie, tak? No nie wiem, czy ja bym tak chciała powierzać, wiesz, na przykład swoje finansowe tajemnice i swoje finanse rodzinne, na przykład osobie, którą bym zobaczyła, wiesz, w wyplamionym, wyświechtanym podkoszulku, jakiegoś takiego, taką, wiesz, osobę na przykład totalnie niechlujną, tak? To raczej nie kojarzyłoby mi się, nie wiem, z bezpieczeństwem, z jakością, z profesjonalizmem i tak dalej, z odpowiednim poziomem świadczonych usług, więc jak gdyby tutaj to już jest taki bardzo ewidentny przykład, tak? Czyli na przykład ta jakość. To jest też szybsze właśnie zrobienie tego dobrego, tego pierwszego wrażenia, to co powiedziałam. Jest coś takiego, takie są dwa efekty w psychologii, efekt aureoli i efekt substytucji. Efekt aureoli polega na tym, że jak ktoś cię widzi, to sobie dopisuje do tego, co widzi, jakieś już cechy. Czyli to, jak my się zaprezentujemy od strony wizualnej, zadziała na to, że ktoś na przykład powie, o Mateusz, no w tej koszuli, no widać, że profesjonalista, nie? Nie jakiś tam ochlap tu, wiesz, spod budki z piwem, tylko widać, że gość, wiesz, profesjonalny, elegancki i tak dalej, nie? To jest jak gdyby ten efekt aureoli. Efekt substytucji z kolei to jest taki efekt, który sprawia, że my podejmujemy decyzję na przykład o zakupie czy o skorzystaniu z jakiejś usługi na podstawie tego, co zobaczymy. I to jest najłatwiej to wytłumaczyć na przykładzie książki, że kupujesz książkę po okładce. Nie jesteś w stanie w księgarni przeczytać książki, która ma 500 stron, tak? Ale okładka odpowiednio skonstruowana i zaprojektowana na przykład może cię zachęcić do tego, że ty ją kupisz. I to jest właśnie ten efekt substytucji. I dokładnie tak działa zdjęcie, tak? Czyli to, że ktoś zdecyduje się, zaufa ci, podejmie szybciej decyzję, szybciej zbudujesz to zaufanie, przyciągniesz zainteresowanie, tak? Także to są te dwie rzeczy. A trzecia rzecz, którą bym jeszcze tutaj wymieniła, to jest ogólnie taka twoja spójność. Spójność w tym, co mówisz, spójność w tym, co oferujesz i spójność w tym, jak się prezentujesz. Czyli to, co ja widzę, ja czegoś tam oczekuję, to te wszystkie rzeczy się łączą, tak? Czyli ja czegoś tam oczekuję, spodziewam się czegoś i rzeczywiście to dostaję. Nie ma tego rozdźwięku, tak? No oczywiście, jeżeli zdjęcia są jakościowe, to za tym zakładam, że idzie też jakościowa obsługa i usługa i tak dalej, nie? Nie odwrotnie, ale to też może działać właśnie w drugą stronę, czyli że mamy coś naprawdę fajnego i dobrego, czy jesteśmy naprawdę dobrymi ekspertami, ale się prezentujemy w tak słaby sposób, że ludzie kompletnie tego nie czują, nie? Okay. Więc to są takie, myślę, bardzo wymierne korzyści z tym związane. Ale spójrzmy wszyscy, że można by się było spodziewać, że za chwileczkę to Iza powie o korzyściach finansowych, takich namacalnych, a to dla mnie to jest tak, ja też oczywiście to, co dzisiaj robię, to nie przekładam korzyści finansowe absolutnie, one są gdzieś tam, może to brzydko zabrzmi to teraz, ale są jakimś tam efektem ubocznym mojej dobrej pracy. Natomiast rzeczywiście chodzi przede wszystkim, przynajmniej dla mnie, w moim odczuciu, w moim biznesie, o najwyższą jakość. Nawet nie chodzi o jakość, tylko chodzi o najwyższą jakość. To, co powiedziałaś, bezpieczeństwo. Ja na przykład w branży finansowej, w swoim ekspertstwie, wiem, że obsługa klienta, ja dotykam bardzo często wiele intymnych tematów, tak? Takich tematów, o których się nie mówi u cioci na imieninach, o którym się nawet nie mówi z bratem, czy z siostrą, czy z mamą, czy z tatą. Bardzo takich tematów i klient ode mnie, mam tego pełni przekonanie, oczekuje tej intymności. Że dyskrecji, zaufania, to są takie ja rzeczy, ja bardzo nie? często mówię takim powiernikiem, jestem takim troszkę duszpasterzem, tak? Że wyobrażam sobie. Powiernikiem tych różnych rzeczy, których tam z tyłu strachów, oczekiwań, które gdzieś z tyłu głowy są, żebym pomógł w tym temacie na trudną sytuację. Natomiast faktycznie, okej, ale to nie będziemy o mnie dzisiaj mówić. Izo, tak mi posłodziłaś, tak mi przekonałaś.
że ja mówię tak, i myślę, że wiele osób jest w takim etapie, że mówi: okej, okay, pani Izo, co dalej? Jestem na dobra, prawie, ja jeszcze pozwól tylko, że jeszcze się cofnę do tego poprzedniego pytania, bo powiedziałeś o tych korzyściach finansowych, ale Mateusz, to, że ty szybciej trafiasz do serducha klienta, to ci skraca czas pozyskiwania tego klienta. Czas to jest pieniądz. To są bardzo realne przełożenia, wiesz, finansowe na pozyskanie klienta. To, że ty jesteś w stanie pokazać wyższą jakość, to za tym też może pójść wyższa cena, prawda? Tego, co ty robisz, co ty świadczysz. Więc ja może nie powiedziałam w taki sposób dosłowny o tych pieniądzach, ale za tym wszystkim stoją tak naprawdę korzyści finansowe. Wyższa jakość, wyższa cena, tak? Szybsze docieranie, zrobienie lepszego wrażenia. Daje nam to, że my nie tracimy tyle czasu na pokonanie tej ścieżki do serca klienta, tylko to się odbywa szybciej. On nam szybciej jest w stanie zaufać, w związku z tym szybciej go pozyskujemy, więc to też są realne korzyści finansowe. A co do tego pytania, co dalej? No co dalej? Zapraszam, kochani, wszystkich zainteresowanych. Można się ze mną umówić właśnie na taką konsultację, bo od tego zaczynamy tak naprawdę. Gdzie jesteś ze swoim wizerunkiem, gdzie jesteś ze swoją marką i czy potrzebna ci jest jakaś taka głębsza analiza, być może opracowanie całej strategii, bo ja nad tym również pracuję, budując marki osobiste. Czy potrzebna ci jest, czy jeżeli to już masz przepracowane, tak jak ty na przykład, Mateusz, no to można to już po prostu wziąć, tylko zebrać, że tak powiem, do kupy i przekuć na dobre zdjęcia, które będą dla ciebie pracować. Ale zawsze pierwszym etapem jest ta rozmowa na mojej stronie izafaber.pl, także bez żadnej filozofii, jest kalendarz, wskakujcie na konsultację, zapraszam. Okej. Czyli jest ścieżka, jest podane jak, jeżeli są osoby zainteresowane, chcą ten temat dalej zgłębiać, odsyłam, bo rzeczywiście bardzo dobry profesjonalista w tej dziedzinie, pani Iza, zapraszam, także do tego apelu, do tej reklamy się przyczyniam. Natomiast jeżeli jeszcze macie jakieś obiekcje, macie jakieś przekonania w głowie, które warto by było skonsultować, napiszcie pod tym dzisiejszym live'em w komentarzu. Bardzo cię i zaproszę, abyś też tam pośledziła, czy pojawiały się pytania, podpowiadała na te pytania. Bardzo serdecznie ci, Izo, dziękuję za uczestnictwo w rozmowach bez ciśnienia. Dziękuję również, było mi szalenie miło. Życzę ci dobrego, energetycznego końca tygodnia i początku następnego. A wszystkich Państwa żegnam i już za tydzień w kolejne rozmowy bez ciśnienia. Bądźcie z nami koniecznie. Do zobaczenia.